Dobra, i mamy teraz 9 minut 30 sekund na dostarczenie tego samochodu. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, to jest odcinek z najlepszego polskiego serwera na Robloxiku, czyli PCD Polish Car Driving. Ja jestem w trakcie testowania ogólnie dla was i spisywania tej nowej tabelki, jeżeli chodzi o zarobki na PCD. Także możecie sprawdzać, bo codziennie coś tam jest aktualizowane powoli. Dzięki czemu wiecie, powiedzmy sobie szczerze, no trzeba niektóre plotki po prostu usunąć i trzymać się faktów, a językiem faktów jest to, że niektóre rzeczy się opłacają, a niektóre nie w tym momencie. Więc jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapę, suba, komentarz, wpadnijcie na G2 Instagram, Discord, wszystkie linki macie w opisie pod filmem. No tak jak powiedziałem, prawdopodobnie był to ostatni odcinek, bo w sumie jeszcze nie wiem, macie czas 24 godziny na wbicie tych 500 łapek w górę pod filmem. I powiem tak, no jeżeli wbijecie 500 łapek pod filmem, no to będzie kolejny odcinek z PCD, nie? Jaki będziecie chcieli nawet, powiem więcej. I to piszcie też w komentarzach od razu, jaki byście odcinek chcieli zobaczyć. No jeżeli nie, no to kurczę, no to nie będzie kolejnego, pozdro. To będziemy w inne gry sobie grali. Póki co maraton trwa jeszcze, daliście radę do tej pory. Ale czy dzisiaj już dacie radę? No nie wiem, może ten odcinek tak naprawdę będzie ostatnim. Kto wie? Kto wie? Proszę państwa, jestem na serwerze prywatnym. Udało mi się poprosić administrację, w sensie Amaxa po prostu, żeby wgrał mi na serwer możliwość kradzieży samochodów. I proszę państwa, mamy to. A Black Beam GC30 has spawned somewhere in Stary Jarosław. It can be stolen for 23 793 kaski. Czyli, no bo wiecie, to jest w teorii randomowo powinno być. Randomowo powinno się pojawiać. Czekałem w tym momencie godzinę ponad na serwerze właśnie, więc wiecie już, że w ciula nie robię nikogo. Więc godzinę na serwerze ponad spędziłem teraz sobie testując ciężarówki, no i okazało się, że w Starym Jarosławiu gdzieś jest samochód do ukradnięcia. No ale do Starego Jarosławia też trzeba dojechać jeszcze. I w końcu zobaczymy, jak to wygląda. Niestety na serwerach publicznych, jak widzieliście, podchodziłem kilkukrotnie i jedyne co najwięcej spotkałem, jeżeli chodzi o taką kradzież samochodu, no to tyle, że wiecie, że ten lockpick zrobiłem. No ale co z tego, jak gość już ukradł samochód. Także mam nadzieję, że uda nam się ukraść ten samochód w tym... przepraszam, w tym momencie. I że no będzie to fajne po prostu, bo ja nie mam pojęcia, jak to wygląda, nie? Jeszcze. Oprócz tego, co sami pisaliście. I część z was właśnie ostatnio mi pisała, jak zapytałem, czy robiliście już te misje, to część powiedziała, że tak, robiłem, a później nie wiem, jak wy robicie, jak to z pocuchy tryhardy w 5 sekund po tej informacji, wyskoczeniu informacji już mają te samochody. W ogóle możecie mi dać znać, jeżeli już te samochody też pokradliście lub wiecie, gdzie się one pojawiają, to czy one mają konkretne miejsca pojawiania się. Czy mogą pojawić się wszędzie? No bo jak ja do tej pory widziałem, to było w Grzybnie, w Pątnowie i teraz tutaj gdzieś w Starym Jarosławiu, ale nie mam pojęcia gdzie. Więc jadę tak naprawdę wraz z wami w tym momencie pierwszy raz i szukam tego samochodu. I szukam. Black, będzie czarny ten samochód. No dobra, no ej, w Starym Jarosławiu to miało być. No chyba, że gdzieś... Chyba, że gdzieś na początku już to ominęliśmy? Ty, no nie wiem. Dobra, wyjazd ze Starego Jarosławia jest. Jeszcze raz musimy. Jestem w Starym Jarosławiu. Nie widzę tego samochodu. O co chodzi? Czarne BMW. Tu nie ma, tu nie ma. Zaraz będę latał na kamerze dronowej specjalnie. Zaraz widzowie drona odpalamy, jeżeli nie znajdę tego BMW. Bez drona. Podjedźmy... A, no tak, to są barierki. Podjedźmy sobie na prawo. Sorry cały czas za mój głos, no ale jeszcze mam wrażenie, że jestem na wykończeniu choroby. Więc tak się kreuje sytuacja. I teraz tak, tu pod ABC nie ma, pod kościołem nie ma. Po prawej stronie nie ma, po lewej stronie nie ma. Chyba, że nie widzę. No bo ten samochód będzie czarny. Ale to ma być to takie BMW chyba nowe, tak? GC coś tam, coś tam. Kurczę, pieczone, no. No i gdzie to jest? Halo? Gdzie jest BMW? No jest informacja Stary Jarosław, Theft Event. Chyba samo nie zniknęło, nie?
Dobra, jeszcze tu, tutaj ten początek, bo tu się nie przypatrzyłem tak naprawdę. W ogóle stoi ziód. To też jest ciekawe. O, jest, dobra, widzę to, jest BMW. Ciekawostka. Nawet kiedy wyłączam AI, jak wyłączam boty, o, zaparkuję sobie jak typowi ludzie w mieście, o. Cyk, no i ciul tam, że na chodniku i w ogóle. Jest, że chciałem powiedzieć, a już nieważne pewnie, no chciałem jakąś ciekawostkę tu sprzedać, to się zamotałem. Dobra, podchodzimy i teraz tak wygląda samochód, który powinienem ukraść, więc zrobię sobie od razu fotkę przy nim, żeby nie było, do miniaturki, nie? To jest jedna z fajniejszych rzeczy właśnie, ta kamera. Także o, zrobię sobie tak, cyk, przygotuję sobie. Wiecie, no muszę zrobić, bo ja nie wiem, czy ja jeszcze trafię kiedyś taką sytuację, żeby mieć samochód. Dobra, i teraz tak, podchodzimy, mamy tak, lockpick, mamy tutaj ride. Aha, i jak klikam E, to się nic nie dzieje. Nasza postać taki ruch rączkami robi, widzicie? Patrzcie. Ruch rączkami. Ja chcę posprawdzać jakby wszystkie możliwości, które są przy tym samochodzie, skoro mogę to zrobić na spokojnie. Można przestawić trochę ten samochód. A, ja chciałem wam powiedzieć tak, nawet jak się wyłączy boty na serwerze prywatnym, to ten bus i tak jeździ. I niektóre boty są nawiedzone i jeżdżą nawet jak się je wyłączy. Dobra, lockpick. Proszę państwa, bawimy się w lockpick. Ej, ten wygląda trochę inaczej niż ten ostatnio, co był. Dobra, pierwsze kółeczko zębate mamy zrobione. Na czym polega ta gra w otwieranie zamka? Jak widzicie, nie wiem jak to nawet nazwać. Załóżmy, nazwę to kluczem. Klucz przechodzi sobie przez te zapadki, pod tymi zapadkami, a naszym celem jest naciśnięcie klawisza spacji w momencie, kiedy ta zapadka będzie mniej więcej, ta końcówka w sensie klucza, będzie blisko tej zapadki, nie? Jakby w tym samym polu. Także jak widzicie, idzie nam to całkiem nieźle, ale jeżeli się pomylicie, to nic na szczęście się nie dzieje. Ej, to jest bardzo fajna minigierka. Oj, dobra, jednak się dzieje. Jak za często wam się nie uda zrobić tego poprawnie, to kasuje się, jak widać, progres i musicie zacząć od początku. A to ci ciekawostka. O, i znowu. Dobra, cyk, cyk. Mam wrażenie, że taki lekko jest to zlagowane, ale to moje wrażenie prawdopodobnie tylko jest. Dobra, i mamy teraz 9 minut 30 sekund na dostarczenie tego samochodu. Jak widzicie, mamy nawet pokazane miejsce, gdzie mamy dostarczyć, znaczy miejsce. Miejsce to za dużo powiedziane. W tym wypadku mamy po prostu strzałkę i nie mamy w sumie wypisanego miejsca, mamy tylko... O, no to właśnie, gdzie to jest? No dobra, 9 minut 30 sekund, to gdziekolwiek by to chyba nie było, to dojadę, nie? Kurczę pieczone, się okaże, że zaraz z drugiej strony lepiej było to kraść. No dobra, 9 minut 31 sekund. Ty, a jakie to jest BMW w ogóle? Ja mam to BMW, czy ja go nie mam? Ej, dobra, ja mam wrażenie, że lepiej trzeba było przez Darłowo jechać teraz. Ej, faktycznie, odnoszę takie wrażenie, że lepiej trzeba było przez Darłowo lecieć. Dobra, Pątnowo jeszcze, Grzybno, Sławno, a później kolejne miejscowości, jakieś Bobrowiczki, Bobrowice, Karwice i prawdopodobnie Malechówko, Malechowo, gdzieś w tamtych okolicach widzowie pisali, że dostarcza się samochody. No dobra! Zobaczymy, gdzie to się jedzie. Aczkolwiek też widzowie, mam wrażenie, że mi pisali wcześniej rzeczy typu... O, szkoda, że tego przejazdu w ogóle nie ma. Pisali mi rzeczy typu, że nie wiedzieli, gdzie jakby jechać, sugerując, jakby nie było tego znacznika zielonego, tego wielkiego promienia, który pokazuje nam, no, co mamy zrobić z samochodem, a nawet nie wiedziałem, że ten licznik jest. I to w sumie bardzo fajna rzecz akuratnie, że jest licznik, bo nie możemy przez to tym samochodem też za długo jeździć, nie możemy przesadzić, o, tak bym to mógł powiedzieć. Pytanie brzmi, co by się wydarzyło, jeżeli ja bym teraz z samochodu w ogóle wysiadł, nie?
Nie wiem, co by się stało, gdybym z samochodu wysiadł, czy całkowicie by mi to przerwało, wiecie, ten pościg jakby, czy musiałbym znowu próbować kraść ten samochód od zera. To jest ciekawa rzecz. Jakbym miał drugi samochód, drugą sytuację z kradzieżą takiego pojazdu, to bym wtedy popróbował jeszcze więcej opcji, ale na razie nie mogę sobie na to pozwolić. Wiecie co, może przy kampie jeszcze przez godzinę na serwerze i może akurat nie uda się zrobić jeszcze drugi samochód czy coś. Bo to jest większa szansa niż jak wejdę na publika i będę miał taką opcję. No nie będę miał raczej takiej opcji, zgaduję. Dobra, jedziemy teraz na pełnej, byle policji nie spotkać. No i dobra, kolejna rzecz. Spotykamy policję w nie swoim samochodzie, w kradzionym samochodzie. Czy powinniśmy dostać tego mandat, czy nie? Moim zdaniem nie powinniśmy. Ale no to już jest inna sprawa. Także zobaczmy, dobra. Oho, ciekawe kto to. Bartek, łobuzik. Ktokolwiek taki, to mnie tutaj przestraszył trochę. Zaraz wam powiem, kto to. A to nawet nie żaden z nich jednak, przepraszam bardzo. To ktoś... Oj, policja, dobra. Czekajcie, albo policja właśnie, wiecie co by też było ciekawe? Event na jakiś, nie wiem, Halloween czy coś, w którym właśnie musimy takie kradzione samochody dowozić, ale musimy omijać jakby... miejsca, w których stoi policja. Czyli na przykład tutaj trzeba byłoby przejeżdżać przez Smardzewo, nie? Jeżeli policja by stała. No albo liczyć na szczęście, że nie ma tam policji w danym momencie. W sumie to też ludzie by wtedy pisali rzeczy typu: dobra, miśki, uważajcie, tam na rondzie czy gdzieś stoi policja. Także trzeba uważać, uważajcie w tym i w tym miejscu. To w sumie ciekawa opcja by też była całkiem. Dobra, i gdzie tu dostarczamy ten kradziony pojazd, to BMW? Jak widać, bez problemu tu dojechaliśmy. Ej, to jest gdzieś do domku administratora. Wiecie, gdzie by fajnie można było to zrobić? Też te kradzione samochody dostarczać. Tutaj, kurczę, to miejsce mega mi się podobało w ogóle, powiem wam. O kurde ty, nie mogę tu wjechać. A mogę tu wjechać dronem? Czekajcie. A dronem mogę wjechać, nawet kura jeszcze została. No to miejsce mega mi się podoba, powiem wam. No może to tak w prawdziwości nie wyglądało, a powiem nawet więcej, na pewno to tak w prawdziwości nie wyglądało, bo byłem tu, szedłem tędy na piechotę. Tu udawałem, tutaj była jakaś taka miejscówka z wybitymi oknami, udawałem, że robimy urbex tutaj, o, w tym miejscu. A tu też taka dziura była, dobra. Okej, okay, a powiecie mi, jak ja mam niby przejechać przez tę siatkę? Ty, otwiera nam się to, widzowie. Patrzcie na to. Automatycznie nam to się otworzyło w ogóle. Co ciekawe. Czekajcie, ja sobie też jeszcze screenka bym chciał zrobić może. Widzicie, to jest serwer prywatny. Czy jeżeli ja dam sobie w menu settings i wyłączę job direction, to mi się nie pojawia. Okej, dobra, to już rozumiem. Aczkolwiek to powinno być na zielono cały czas. Dobra, okej, tu chyba wszyscy będą wiedzieć, że to jest jakiś taki domek administratora czy coś. A wywali mnie stąd? Job direction, dobra. To wjeżdżamy i zobaczymy, czy na przykład nie dostarczy mi mniej kasy, bo zrobiłem to za wolno. Są jeszcze takie opcje. Dobra. Dostaliśmy 23 793. Czyli dokładnie tyle, ile pojawiała nam się suma tutaj za kradzież samochodu w wydarzeniu kradzieży samochodu tak naprawdę. Ty! Można wejść do tego domu. Ej, dobra, do tego domku zawsze można było wejść, czy po prostu, czy to jest coś nowego, świeżego? Ej! Ty, tutaj też można... Okej, bardzo dziwny pokój. Ej, tu światło można włączyć! Od kiedy takie rzeczy są w ogóle na PCD? Ty, ja chcę domek. Kiedy sprzedaż domków na PCD swoich? No dobra, kuchenki. Okej, kuchenki włączyć nie mogę.
Rozumiem, że to jest jakaś lodówka. A co tu włączam? Nie wiem, światła na zewnątrz? Bo tu włączamy faktycznie tu. A... Ale dziwny włącznik, by the way. Ale dziwny. Ty, możemy iść spać? Nie, nie możemy. Ej, fajne, to odkryliśmy przy okazji tego. Odkryliśmy easter egga jednocześnie. I tu możemy te światła takie włączone zostawić. Drzwi otwarte, pootwierane na oścież. Tutaj coś w tym garażu więcej, nic. Wiecie, wykorzystam fakt, że już tu jestem i posprawdzam sobie wszystko. A ten domek? Coś tutaj wiadomo, też mogę tu wejść. Ej, no bo tu się nie dało chyba kiedyś wchodzić, nie? Trzeba było ten trik z bramką robić. Aha, dobra. Nieważne, teraz jak widać to można sobie po prostu bramkę otworzyć. I brama się pewnie otwiera, zamyka normalnie, tak o. No cóż, proszę państwa, jak widać. Ty, dobra, a otwiera się też przed ludźmi. Nara, deszczu, tam uciekaj tym samochodzikiem. Czy to jest ten domek faktycznie, czy to był inny domek? Ale jeżeli tak, to fajnie, fajnie zrobili, podoba mi się to. Dzień dobry. Czemu mnie pan nie przyjmiesz? Halo, proszę przyjąć. Dobra, widzowie, no to żeby dokończyć jakoś ten odcinek, pojadę z wami samochodem. Zrobić z jedną trasę? A nie. Pójdę z wami na jednego trackera po prostu szybkiego, żeby pokazać na ten moment. Ej, patrzcie, też jest Abbey Wood 1-2 bonus. Ty, to spróbujmy sobie Abbey Wood bonus jeszcze zyskać. 1-2 sobie spiszę przynajmniej przy okazji na bonusie 1-2, ale ja już mówię, ja już zapisałem większość transportów, zostały mi chyba do zaktualizowania jeszcze 2 czy 3 paczki z Darfisha tak naprawdę. To jest jedyne, co jeszcze muszę zaktualizować, jeżeli chodzi o zarobki i o średnią zarobków. No i cóż mogę poradzić? Cóż mogę poradzić, że dalej najlepszym zarobkiem zostaje MP Sławno. Wiecie, MP Sławno ma jeden bardzo ważny plus, których niestety nie mają inne firmy, czy jakby to nazwać. No tak, chyba firmami to nazwę. Nie mają inne firmy, które stąd wywożą swój towar. MP Sławno jest po prostu najbliżej wyjazdu i jednocześnie respa, nie? Respicie się, jedziecie szybko na MP Sławno, szybciutko, najszybciej. Najbliżej z respa jest na MP Sławno. O, to ten sam samochód, który nas mijał w Malechowie, by the way. I najszybciej tak samo z MP Sławna jest do jakiegoś wyjazdu. I to tutaj skracającego tak naprawdę czas wyjazdowy. Bo też to kiedyś MP Sławno w tej pierwszej wersji, jak liczyłem, to ja nie korzystałem wtedy z tego szybszego przejazdu. Ale faktycznie ten szybszy przejazd jest dużo, dużo lepszy. Jedynym wypadkiem chyba, w którym ten szybszy wyjazd z MP Sławno może nie być aż taki szybszy, to są takie najsłabsze ciężarówki, które po prostu mają problem z wyjechaniem szybkim faktycznie pod taką lekką górkę. I to jest chyba jedyny minus, który bym mógł tutaj widzieć i powiedzieć tego szybszego wyjazdu. A tak, no to zdecydowanie, wiecie, na plus raczej w każdym innym kontekście. No a my jedziemy, bonus jest wrzucony, na prywatnym serwerze się też mógł trafić, na to wychodzi. O Jezusku, co ja odwaliłem. Oj, ale mi się nacisnęło niedobrze. Widzowie, trzeba ratować tego, przesyłkę. Trzeba, kurczę, przesyłkę uratować. Dawaj, tędy. Dawaj do przodu. Dobra, uratujemy tę przesyłkę. Nie jest tak źle. Myślałem, że będzie gorzej, szczerze. Ale nie jest aż tak źle do końca. Dobra, a mogę wejść? Nie. No czekaj na mnie, no co ty robisz w ogóle? Dobra. W ten sposób zatrzymam, czy nie? Ja pierdzielę, no co jest? Proszę, no czekaj na mnie, kurczę pieczone. Dobra, wsiadłem. Wsiadłem do tej ciężarówki zafajdanej. O kurczę, ale się podziało, ty. Dobra, tego się nikt nie spodziewał kompletnie,
że coś takiego się może wydarzyć jeszcze na takiej prostej trasie, ale to moje ten naciśnięcie jednego klawisza po prostu spowodowało to wszystko. Także biorę to na siebie całkowicie, nie mam z tym problemu, proszę bardzo, ale my sobie dojedziemy na spokojnie do czego? Do Malechówka tak naprawdę, tak? Z tą dostawą od Abiwood. No i cóż, tak samo jeden bonus bodajże zapisałem wam, nie? No ale to bierzcie pod uwagę, że no z bonusem zawsze będzie trochę więcej. Dlatego jak uda się jakąś przesyłkę z bonusem zrobić, to ja wam zapiszę, nie wiem, największy bonus albo kilka bonusów, które to mogą na to wpływać. Ewentualnie wiem, co mogę w sumie wam jeszcze zrobić na tym Excelku. Excelka oczywiście znajdziecie na Discordzie, który macie podane też w opisie pod filmem. Ale można byłoby to zrobić też na zasadzie takiej, czekajcie, 50-75, ja sobie to zapiszę, 50-75 bonus, sprawdzić muszę, jaki to jest bonus, tracker, join. Ja wam zapiszę, w jaki sposób się teraz po prostu liczy to wszystko, 1.2, czyli 1.20 tak jakby. Równie dobrze. Dobra, w tym odcinku to było na tyle. Fajnie, że udało się pokazać wam, jak wygląda kradzież tego samochodu na serwerze prywatnym, więc podziękowania dla Maxa za ogarnięcie tej sytuacji. Także dzięki wielkie, trzymajcie się, do zobaczenia, elo i cześć i dajcie znać, jaki najdroższy samochód udało wam się ukraść w trakcie tego wydarzenia. Siema!